Witam Państwa bardzo serdecznie na Lubieluszu Ligi Obrony Kraju, 25-lecia Ligi Obrony Kraju, koła Ligi Obrony Kraju w Drelowie. Znajdujemy się na strzelnicy Ligi Obrony Kraju, która powstała 2 lata temu przy współpracy i gminy, i mieszkańców tutaj wsi, i członków koła Ligi Obrony Kraju. Znajdujemy się na strzelnicy w Aleksandrówce. Dzisiaj zacny jubileusz Państwa organizacji. Jaki to jubileusz i jak w ogóle dzisiejszy dzień będzie wyglądał? Tak, witam bardzo serdecznie. Jest to jubileusz 25-lecia koła Ligi Obrony Kraju w Drelowie. Udało nam się zgromadzić tutaj fajnych uczestników. Czekamy teraz na zaproszonych gości, ponieważ zaczynamy nasz jubileusz. Zaczęliśmy, a w praktyce już zakończył się właśnie przed chwilą. Zakończyły się zawody z okazji tego właśnie jubileuszu. W zawodach wzięło udział 28 strzelców. Zawody odbywały się w 2 kategoriach. Karabin centralnego zapłonu na osi 50 metrów i pistolet centralnego zapłonu na osi 25 metrów. Na chwilę obecną mamy 73 członków Ligi Obrony Kraju. Od 2 lat mamy strzelnicę, na której tutaj się właśnie się znajdujemy. I bardzo się cieszymy, że witamy i mam nadzieję, że impreza będzie udana. Podczas części oficjalnej widzę tutaj są i puchary, i podziękowania, i medale. Tak, oczywiście. Dzisiejsze zawody będą oczywiście uhonorowane pucharami Zarządu Ligi Obrony Kraju, Koła Ligi Obrony Kraju, oraz mamy też dzisiaj do wręczenia takie na specjalną okazję, właśnie na 25-lecie, przygotowane medale okolicznościowe z okazji 25-lecia. No i oczywiście chcielibyśmy podziękować naszym firmom, sponsorom, z którymi my współpracujemy, i oczywiście władzom, z którymi też dobrze nam się tutaj układa. Także. Liga Obrony Kraju, czym się teraz zajmuje? Obecnie Liga Obrony Kraju zajmuje się szeroką, można powiedzieć szerokim przekrojem strzelań takich sportowych, ale jest to troszeczkę inne strzelanie niż w tych klubach sportowych, o których często słyszymy, ponieważ tutaj strzelają osoby, które często mają pierwszy raz kontakt z bronią, i w obecnych czasach widzimy, że jednak ta ilość osób, które do nas przyjeżdżają, cały czas wzrasta, jak słyszymy. Ale jednak nikogo to, pomimo tego, że jest głośno, nikogo to jakby nie zniechęca, raczej bardziej są chętne osoby do przyjechania niż... Tutaj macie fajną strzelnicę, macie chyba kilka stanowisk, z tego co się zdążyłam zorientować. Tak, strzelnica składa się z 3 osi, osi 100-metrowej, 4-stanowiskowej, osi 50 metrów, 6-stanowiskowej i osi 25 metrów. 25 metrów osi 6-stanowiskowej. Czego życzyć z okazji jubileuszu? Kolejnych 25 lat, bezpieczeństwo, ponieważ na każdej strzelnicy i na każdych zawodach najważniejsze jest bezpieczeństwo. Tego bezpieczeństwa staramy się i na to bezpieczeństwo zwracamy szczególną uwagę. Dlatego zawsze i myślę, że przede wszystkim bezpieczeństwo. No i 25 lat kolejnych. Szanowni Państwo, jak to było z tym naszym lokiem? Ano było pewne popołudnie 1997 roku. Pracowałem wtedy jako dzielnicowy w komisariacie policji w Drelowie i nasz komisariat mieścił się w urzędzie gminy też w Drelowie. Wtedy przyszedł do mnie Mariusz Filip Biuk, ówczesny pracownik urzędu gminy, i mówi: Janusz, słuchaj, a może byśmy tak założyli koło logu? No, czemu nie? No, byśmy sobie postrzelali, to by możliwość była uzyskania pozwolenia na broń i tak dalej, i tym podobnie. No, od tej rozmowy zaczęły się działania. W dość szybkim tempie Mariusz skontaktował się właśnie z tutaj obecnym panem Arturem Lampartem. Wtedy pracował jako pracownik zarządu rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Na początku 1998 roku Artur przyjechał do nas, do Drelowa. Zrobiliśmy zebranie założycielskie. No i w ten sposób, o ile dobrze pamiętam, 12 stycznia 1998 roku otrzymałem legitymację członkowską numer 1 koła LOK w Drelowie. Od tego się właśnie zaczęła nasza historia lokowska. Później
Dzięki tutaj uprzejmości ówczesnego wójta Adama Szulyka udało nam się zorganizować pomieszczenie na magazyn broni. Trochę to trwało, bo magazyn broni powstał, znaczy został odebrany przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie w 2002 roku. Początkowo niewielki mieliśmy tam arsenał broni, bo raptem 6 KPKS-ów i 3 pistolety Margolin. No ale to już było coś. Mieliśmy własny magazyn, mieliśmy własną broń. Kwestia była strzelnicy. Strzelnica była w Międzyrzecu Podlaskim, tu gdzie chwilę obecnej jest stok narciarski. Dlatego też dość szybko przenieśliśmy się do Komarówki Podlaskiej na strzelania. No i tam to trwało tak z pewnymi przerwami aż do 2016 roku. W 2016 roku ten nasz drelowski lok już tak troszeczkę przycichł. Zresztą jak zresztą większość loków chyba w tym czasie, ale pojawił się taki młody człowiek o imieniu Grzegorz Panasiuk, który powiedział: słuchajcie, może my byśmy ten lok reaktywowali, założyli. No więc dawny zarząd powiedział: jak najbardziej. Jesteś młody, chcesz działać, my ci pomożemy i zrobimy. Dość szybko padła propozycja budowy strzelnicy. No i zakończyło się to tym, co dzisiaj widzicie. Jeśli chodzi natomiast o magazyn broni, na dzień dzisiejszy w posiadaniu mamy 46 jednostek. I to już jest broń wszelkiego kalibru, bo i boczny zapłon, czyli broń na pociski do KPKS-u, mamy również centralny zapłon, czyli ten tradycyjny KBKK. Mamy tą broń, z której dzisiaj prowadziliśmy zawody, czyli Taurusy, replika AR-a amerykańskiego. I tak jakoś to się wszystko toczyło, że nie wiadomo kiedy minęło te 25 lat. Bo moja pierwsza legitymacja datuje się marzec 1973. Jeszcze będąc uczniem liceum ekonomicznego i członkiem klubu Znicz za sprawą dyrektora Kiryluka zacząłem lubić strzelectwo, a ono mnie. I to doświadczenie 25-letnie przełożyło się, jak byłem wójtem właśnie w 1998 roku. Przecież to historia. Już strzelnica mi pachniała wszędzie. Tą brać strzelecką się znało po prostu. I trzeba było tego bodźca dać młodym, chętnym, aktywnym lokowcom. Lok? Nic strasznego. Żadna polityka. Tylko po prostu czysty sport. Sport, przede wszystkim sport, ale i historia, bo przecież i dwuboje sportowo-obronne i wiele, wiele ciekawych przedsięwzięć. Także Janusz, nie miałeś wyjścia w tym momencie, kiedy przyszedłeś, że takie grono ludzi się pojawiło i zakładamy lot. Fajnie i przyjemnie. Wiadomo, że chęci to nie tylko wszystko. Żeby ten nasz lok jeszcze był w stanie funkcjonować, potrzebni są członkowie, osoby, które wspierają nas. No i dzięki też im powstało to wszystko. To nie tylko osoby, to też niestety i finanse. I osoby, które chcą aktywnie przyjeżdżać i chcą aktywnie brać udział w tych zawodach. Bo sam w sobie lok
No niestety, my nie mamy zewnętrznych jakichś środków i utrzymujemy się sami jakby ze własnych składek. Więc z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, którzy wsparli nas, wszystkim osobom, którzy są dla nas, na nas otwarci, mieszkańcom Aleksandrówki. Tak jak wspomniałem, dla Państwa gospodyń wiejskich, dzięki nim mamy też często możliwość skorzystania z tutaj tego pięknego dworku. Oczywiście wiadomo, bardzo dziękujemy władzom gminy Drelu, bo to jest bardzo ważne, że mamy jednak wsparcie i nigdy nie mamy w jakimś pomyśle słowa nie. Oczywiście zawsze mamy od wójta: chłopaki, działajcie, jestem z wami. Na tą okoliczność i na nasze 25-lecie przygotowaliśmy dla wszystkich osób, które pomagały nam, które z nami były, takie indywidualne medale na 25-lecie Koła Ligi Obrony Kraju. I chciałbym tutaj zaprosić wszystkie osoby odczytane do wręczenia medali. Szanowni Państwo, 25 lat to piękny jubileusz. Jubileusz, który jest obchodzony dzisiaj tutaj w Aleksandrówce dzięki zaangażowaniu niesamowitemu wszystkich członków Koła Lok Drelów. Dużo pracy trenerów, dużo pracy sprzyjających podmiotów. Wiem dobrze, że Koło Lok dobrze współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich, z Ochotniczą Strażą Pożarną, ze szkołami. To właściwy kierunek. No, wsparcie samorządu również jest bardzo istotne. Dzięki temu mogli osiągnąć pewne sukcesy. No, wymownym sukcesem jest właśnie ta strzelnica w Aleksandrówce, na której możemy obserwować zmagania sportowców, świętować wielkie sukcesy i z godnością ponosić także porażkę. Dzisiejsza okazja jest dobrą okazją do podziękowania za rozwijanie struktur Ligi Obrony Kraju w gminie Drelów. Serdecznie dziękuję. Przez te lata nabrało to bardzo wymownego charakteru. Pozwólcie, że w imieniu samorządu gminy Drelów, który mam przyjemność reprezentować, również dołączę się do życzeń na okoliczność tego wyjątkowego jubileuszu, jakim jest 25-lecie istnienia, funkcjonowania Koło Lok w Drelowie. Koło Lok w Drelowie założone 25 lat temu dzięki uprzejmości byłego wójta Adama Szulika. Miałem przyjemność wspierać i chcę bardzo mocno podkreślić, wspierać dlatego, że widziałem tutaj zawsze spośród członków ścisłego kierownictwa Loku i wszystkich członków bardzo dużą determinację i chęć działania w tym szczytnym celu, jakim jest propagowanie sportów strzeleckich, z którymi równocześnie wiąże się sportowa rywalizacja, umiłowanie do ojczyzny, przyrody i niesienie wszelkich wartości, które są nam wszystkim tak bardzo bliskie. Chcę bardzo, bardzo serdecznie pogratulować Lidze Obrony Kraju tego pięknego jubileuszu, jednocześnie zapewnić o dalszej zdeterminowanym wsparciu samorządu Drelowa, nie tylko mojej osoby, ale też i Państwa radnych, którzy też będą mieli niedługo prośbę, zresztą się też pod okiem naszych druhów, przyjaciół, członków Ligi Obrony Kraju przeszkolić. Proszę Państwa, rzeczywiście sukces, jakim niewątpliwie jest funkcjonowanie Ligi Obrony Kraju i te wszystkie osiągnięcia, które przez ostatnie lata zwłaszcza mogą sobie przypisać, to jest efekt współpracy. Chcę bardzo, bardzo gorąco podziękować grupie zarządu Ligi Obrony Kraju za to, że umieją pracować w zespole, że potrafili przekonać Państwa radnych, potrafili przekonać miejscową społeczność, która udzieliła gościny i która jest zadowolona ze współpracy i sąsiedztwa z Ligą Obrony Kraju i ze strzelnicą, która w Aleksandrówce się mieści. Z tego miejsca dawnego wyrobiska piasku powstała wspaniała strzelnica. Przyznam szczerze, jak chłopaki się za to zabrali lat temu kilka, to tak oczywiście pomagaliśmy, ale średnio wierzyłem, że to się uda. I muszę tutaj bić się w piersi i powiedzieć: chłopaki, mieliście rację i wasza wizja, determinacja i chęć działania, tysiące godzin przepracowanych aktywnie, tak jakoś pomijamy to wszystko niechcący, ale to przez pewnie skromność, oni się nie chwalą tym, więc ja ich muszę za to pochwalić i podziękować. Sponsorzy oczywiście bardzo dobrze, firmy super, że wspierają, pomagają i sprzętem i finansowo, o to wszyscy zabiegamy.
Natomiast oni swoje tysiące godzin poświęcili tutaj, żeby to tak wyglądało. Nic się nie bierze samo, wszystko niestety pracę kosztuje. I to dużo. Bardzo, bardzo wam za to, koledzy, dziękuję i gratuluję tego sukcesu. Sukcesu, który nie jest tylko sukcesem Ligi Obrony Kraju jako takiej organizacji prostrzeleckiej, proobronnej, ale też sukcesem i owocem współpracy lokalnej w zgodzie, w poszanowaniu wzajemnym dla wszystkich obopólnych korzyści, budowanie wspólnoty lokalnej, samorządowej. Na czym nam wszystkim bardzo, bardzo zależy. Z okazji 25-lecia istnienia Koła Ligi Obrony Kraju w Drelowie składam serdeczne gratulacje i uznanie za dotychczasową pracę. Obchody tego jubileuszu to bez wątpienia wyjątkowe święto i powód do dumy oraz okazja do przypomnienia znaczących wydarzeń w historii, a także nakreślenia nowych zadań na przyszłość. Powszechny szacunek budzi aktywność ligi mającej swoje zasługi w kultywowaniu wojskowych tradycji oraz upowszechnianiu sportów obronnych.